dziękuję bardzo. Miło mi ponownie zjawić się w mojej rodzinnej Muszynie. To już taka świecka tradycja. Tak obliczaliśmy, które to już spotkanie. Wyszło na to, że chyba 7 albo 8 i to jest zawsze pierwsza sobota lipca. I tej tradycji się będziemy trzymać, dopóki sił starczy i zdrowia. A pretekstem jeszcze większym będzie za rok, jeżeli doczekamy, to, że będę miał okrągłą rocznicę. 70 mi strzeli, że tak powiem, mojego życia i 50 mojej twórczości. Okrawki, zaczniemy od prozy, to jest właśnie proza poetycka, więc trudno tu mówić, że to jest taka czysta proza, bo to jest, jakby można powiedzieć, taki tryptyk, który się kończy właśnie na okrawkach. Pierwsze było, ja mówię o prozie, pierwsze było taki zbiór opowiadań Chory na studnie. Druga pozycja z nogi na nogę to były muszyńskie klimaty, które gdzieś tam zaistniały w tym moim życiu, wspomnienia. I ta trzecia to okrawki, czyli opowieść o Wojtku Belonie i o tamtym Krakowie, czyli Krakowie młodości. Chciałem powiedzieć, że sam tytuł jest taki troszkę dziwny, ale okrawki to, jak sama nazwa wskazuje, to są rzeczy okrojone z jakiejś większej całości, a to w tym przypadku, żeby nie tłumaczyć tego tak całkiem, to przeczytam właśnie fragment tych okrawków, gdzie tłumaczę, skąd się to bierze, bo to jest zarazem metafizyczna i metaforyczna, czyli okrawki, jakby okrawki, kawałki życia, ale dosłownie to jest okrawki, to są kawałki owoców, które w młodości jakoś mi tam wpadały dzięki temu, że na chlebarzu można było kupić trochę taniej, na studencką kieszeń to wystarczało. Okrawki. A może weźmie sobie okrawki? Tak, tak, okrawki. Mówię wyraźnie, że chyba mnie słyszy. Całkiem smaczne kęski, miód w gębie, powidło i marmolada na wargach. Niech patrzy i próbuje, to nic nie kosztuje. To co, mam ważyć? Tak, tak, do pana mówię i wskazała na mnie palcem, zachwalając swój pokancerowany towar. Starsza kobieta zastraganą na starym kleparzu, której marzyło się parę groszy na długie jesienne wieczory. Gdy się ma wielki proletariat monet, nawet drobnych, wtedy jesień jest spokojniejsza i bardziej oswojona, a zima łagodniej maluje się na szybach i mniej strasznie kuje po oczach pazurami z lotu. Kobieta gadała do mnie, jak przysłowiowa baba do obrazu, bo dziada nie było w okolicy, podobno nie miał czasu, gdyż musiał siać po polach strach oraz sztuczny nawóz. Ten wysiewany strach był dziadowi potrzebny na wróble, żeby wypłoszyć stada ptaków, które grasowały w jego zbożu, zaś wysiewanie sztucznego nawozu przyczyniło się znacznie do zwiększenia plonów i o to mu chodziło. Ale co to są te okrawki? Zapytałem. Jak to są? Nie widzi? Pewnie musi być student, więc cały czas w książkach siedzi albo na innych uniwersytetach i to dlatego oczy ma jak guziki i niedługo potrzebne mu będą okulary. Okrawki to okrawki, też stworzone są na chwałę Bożą, potrzebne są choćby po to, żeby mu na wzrok się poprawił i na jego studiowanie. Kiedy je zje, to murowanie się poprawi. Niektórzy mówią, że na to ścinki albo sieczka, ale ja wolę okrawki, bo one okrojone od całości i do zjedzenia samo najlepsze zostaje.